Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Król Polski. Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym tutaj naszym spotkaniu. Dzisiaj odtajnię drugi list namaszczonego z Polski. Zachęcam Was do tego, żebyście zostali tutaj do samego końca, żebyście wysłuchali dosłownie deska w deskę tego nagrania, ponieważ jest naprawdę bardzo ciekawe i bardzo istotne, a dotyczy wszystkich ludzi, dosłownie wszystkich na całej ziemi, i to w szczególności ludzi w nowej erze. Proszę Was oczywiście teraz tutaj o pełne skupienie. Oczywiście witam serdecznie wszystkie nowe osoby, które dopiero co dołączyły. Was tutaj zachęcam do subskrypcji kanału. Zgodnie z tradycją na początku proszę Was wszystkich tutaj słuchających, tych, którzy mnie teraz oglądacie, proszę, żeby każdy z Was, kochani, wpisał słowo miłość w komentarzu właśnie pod tym nagraniem i właśnie teraz. Bardzo Was z całego serca o to proszę. I jak będziecie wpisywać to słowo miłość, to poczujcie, jak ta miłość od Was wypływa i płynie do tych wszystkich osób potrzebujących, osób cierpiących, osób, którym jest naprawdę, kochani, ciężko w życiu. Bardzo, bardzo Was proszę tutaj o ten gest miłości właśnie dla wszystkich naszych, kochani, bliźnich, dla naszych braci, dla naszych sióstr. Bardzo, bardzo Was, kochani, tutaj proszę o zaangażowanie, żeby każdy z Was tutaj właśnie wpisał to słowo miłość i poczuł, jak ona właśnie wypływa od Was do tych wszystkich osób potrzebujących. Przechodzę do listu numer 2. Jest to list, który zostaje tutaj odtajniony i mogę Wam powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że to, co tutaj publikuję, jest to dokładnie 7 listów. Część tutaj z tych informacji, które są zawarte w nich, miały być dopiero opublikowane w nowej erze, ponieważ mogłyby być pewne rzeczy zakłócone właśnie w tym czasie, aczkolwiek jest to wyjaśnione w tym liście, dlaczego, jakie są powody i dlaczego pewne, dowiecie się zresztą o czymś, ale pewne działania dopiero nastąpią w nowej erze, gdy będzie już spokój, gdy żaden rząd ciemności, żaden antychryst i tak dalej nie będzie miał wpływu na pewne działania. I to jest taki po prostu, jak to powiedzieć, punkt, taki, jak to powiedzieć, punkt bezpieczeństwa dla tego, co ma być ujawnione ludzkości. I co dotyczy dosłownie wszystkich na całej ziemi. Jest to takie zabezpieczenie nieba po prostu, żeby nie został ten po prostu pewien, jak to powiedzieć, ta pewna kwestia nie została po prostu zakłócona w żaden sposób. A też ujawniam to dlatego, ponieważ chcę dalej działać, chcę pomagać innym, a nie mam już po prostu możliwości i muszę to po prostu opublicznić, tak żebyście też zrozumieli, co zamierzam, co wiem o tym świecie, co Bóg mi po prostu dał w wizji i o tym się dzisiaj dowiecie. Zachęcam do obejrzenia wszystkich 7 odcinków z tymi 7 listami, które odtajnię. Wczoraj był pierwszy list i będzie to łącznie 7 listów. Proszę teraz o wysłuchanie. Szczęść Boże, siostry i bracia w Jezusie Chrystusie. Mamy dziś 23 lipca 2024 rok. Odtajniam list numer 2 dla ludzi dobrej woli Nowego Jeruzalem. Słowa, które teraz słyszycie, wypowiadam ja, jako zapowiadany, namaszczony, wskrzesiciel narodu polskiego Łukasz Andryszczak. Moją misją jest nieść miłość i wsparcie tym wszystkim, którzy tego najbardziej potrzebują. Dane mi będzie naprawić wszelkie zło tego świata i wprowadzić je na właściwe tory. Od wielu lat jestem przez Boga przygotowywany do tej jakże ważnej misji. Moja działalność jest widoczna od wielu, wielu lat. Jak właśnie pomagam ludziom w Polsce, wspieram bezdomne zwierzęta, czy organizuję tutaj z przyjaciółmi konwoje humanitarne na Ukrainę. Czy oczywiście tutaj wspomnę
o początku tego roku, gdzie udało się dzięki Wam wszystkim wysłać pomoc humanitarną, tutaj wsparcie dla 6 sierocińców, dla dzieci w Ugandzie, jak również dla jednego w Pakistanie. Już nie mówię o innych krajach, gdzie też była pomoc tutaj wysyłana. Nie wierzcie nikomu, kto będzie chciał was zwieść i będzie mówił, iż namaszczony żyje gdzieś w ukryciu i nagle z dnia na dzień się ujawni i ogłosi się zapowiadanym aniołem pokoju. Jaką w takim przypadku mielibyście pewność, że ten człowiek ma dobre intencje, gdybyście na logikę nie znali jego historii? Nie wiedzielibyście, czy jest on dobrym, czy złym człowiekiem. Dlatego moja działalność jako prawdziwego wskrzesiciela narodu jest od wielu lat jawna, publiczna i obecnie nawet nie posiadam zatrudnienia, a większość swojego czasu poświęcam na niesieniu pomocy innym, nie biorąc na to nawet wynagrodzenia. Żyję z pomocy dobrych ludzi, którzy po prostu mnie wspierają. A resztę mi niebo zapewnia. I Bóg zapłać za wszelkie ofiary, za wszelką pomoc, jaką po prostu mi tutaj ofiarujecie. Zaprawdę jednak powiadam wam, iż zanim wystąpię w obliczu Ducha Świętego, to prędzej w obliczu demonicznych i preparowanych cudów ogłosi się inny człowiek. Tak, by wypełniły się pisma, więc strzeżcie się. W tym liście chciałbym wam powiedzieć o jednym bardzo ważnym fakcie, który jest połączony z rolą, jaką mam odegrać dla wszystkich mieszkańców Nowej Ziemi. Jak wielu z was wie, ponad 10 tysięcy lat temu istniała na naszej Ziemi bardzo zaawansowana cywilizacja Atlantów. Posiadali oni niezwykłe technologie, które między innymi pozwalały budować statki powietrzne, które były o stokroć bardziej bezpieczne niż obecne samoloty. Pokonywały one bez najmniejszego oporu grawitację ziemską. Już w tamtych czasach organizowano wyprawy przeróżnymi pojazdami poruszającymi się w przestrzeni powietrznej, na przykład na Marsa, gdzie pod powierzchnią do dziś istnieją ich bazy. Wynalazków w tamtych czasach było bardzo dużo. Potrafiono m.in. czerpać energię z eteru. Nasze panele fotowoltaiczne są mało wydajne dla tych, które kiedyś już dawno wynaleziono. I tu podam przykład, aczkolwiek użyję trochę przenośni, by być bardziej zrozumianym. Dawniej używano, można by to nazwać, paneli czy baterii gwiezdnych, które generowały przez 24 godziny na dobę energię, która mogła być dalej wykorzystywana. Do produkcji energii i napędzania antygrawitacyjnych maszyn używano często m.in. kryształów, co jest dziś tutaj obecnie nieznane, a lepiej byłoby to nazwać jako ukryte. Ukryte oczywiście przed ludzkością. Produkcja darmowej energii nie jest na rękę rządowi ciemności, o którym wiele razy mówiłem, a któremu zależy na pełnym kontrolowaniu ludzkości. By jeszcze bardziej wprowadzić swój plan kontroli, wywołają celowo i sztucznie trzecią wojnę światową, która się lada moment zacznie, ale nie dziś o tym mowa. I tutaj dodam, że do dziś na przykład jest masa różnych malowideł, na przykład w piramidach tutaj egipskich, różnych helikopterów, różnych takich pojazdów, które nazywamy UFO, różnych po prostu takich maszyn, że tak to nazwę, i tak dalej, z czasów obecnych, które są nawet nam nieznane, a już wtedy, tyle tysięcy lat temu, takie po prostu rzeczy ludzie po prostu malowali tam w środku. Ale nie o tym mowa, przejdę do bardziej konkretnych tutaj rzeczy. Ta wysoce rozwinięta cywilizacja posiadała bardzo dużo różnych technologii dziś nam nieznanych. Lecz i też jej rozwój nie poszedł w dobrą stronę i stało się to, czego my dziś będziemy świadkami. A mianowicie nadszedł wielki kataklizm, który spowodował zatonięcie dawnego kontynentu Atlantydy, mieszczącego się na dzisiejszym Oceanie Atlantyckim. Dowodów na istnienie tej cywilizacji jest cała masa, lecz jest to ukrywane przed ludzkością i to celowo.
Zapraszam do zapoznania się z opisem Atlantydy, na przykład przez Platona. A dodam ciekawy fakt, jako namacalny dowód, i to może każdy sobie sprawdzić, tutaj, że na przykład w ostatnich latach, podczas aktualizacji mapy Google'a, ukazało się podwodne miasto atlantyckie. Kilka dni po publikacji w mediach ogłoszono, iż jest to błąd w skanowaniu map. I widoczne zabudowania zamazano, lecz do dziś można zobaczyć kontur murów i ulic, przeglądając dany obszar Atlantyku. Jeżeli wejdziecie, włączycie mapy, przełączycie mapy Google na mapy satelitarne, to do dzisiaj w danym obszarze doskonale widać jeszcze ten zarys, który jest. On już jest zniekształcony, ale pokażę Wam. To jest do dzisiaj widoczne, ale tutaj pokażę Wam właśnie fotografię satelity, ponieważ mam oryginalne zdjęcie, jak to wyglądało przed usunięciem tego z internetu, przed zamazaniem tego prawdziwego tutaj konturu. Ale jak mówiłem, tutaj do tej chwili można zobaczyć te pozostałości i jest to widoczne po prostu do dzisiaj. Można to cały czas tutaj sprawdzić. Wracając do tej cywilizacji, to zaszła ona bardzo daleko, ale sprzeniewierzyła marginalnie moc, jaką dostała od Boga i doprowadziła do samounicestwienia. I podam tu przykład. Otóż w tamtych czasach prowadzono różne eksperymenty. Tu coś jest, czego w tym liście nie zawarłem, a co mogę Wam powiedzieć? Otóż, jak wiecie, jeżeli się przeniesiemy, byśmy się przeniesieli tutaj, bo tutaj oczywiście chodzi o to, że ta cywilizacja uległa samozagładzie, do obecnego stanu rzeczy dąży obecny świat, bo jest tyle zła, i to było zapowiadane w wielu pismach, że mamy ten sam moment. Po prostu będzie światowy, globalny kataklizm, który jest efektem tych wszystkich grzechów, tego wszystkiego zła, które dzieje się na świecie. I tutaj miałem o tym nie wspominać, ale jeżeli się przeniesiemy w przestrzeni tutaj kosmicznej, kawałek po prostu za Marsa, to jest tam pas asteroid. Jeżeli weźmiemy odległości planet w Układzie Słonecznym, to jasno widać, że właśnie jeżeli tutaj, jeżeli weźmiemy Mars, to dalej jakby jest pas asteroid. I jeżeli matematycznie byśmy to wzięli, to faktycznie w tym miejscu, gdzie jest ten pas asteroid, jest taka szeroka przestrzeń, która odpowiada istnieniu jakiejś planety, która tam powinna być. Ponieważ jest to, są te odległości, które się rozszerzają, tak? A tam po prostu brakuje, tak by jest wielka przestrzeń, jest pas asteroid i po prostu tam brakuje jakby planety. Naukowcy, znaczy jest to oficjalnie tak podawane, że to jest po prostu pas asteroid, jakieś okruchy i tak dalej, i że według badania tutaj, w tym sensie, że jeżeli by to miała być masa planetarna i ona by uległa na przykład wybuchowi, to jest tych okruchów za mało. Ale naukowcy albo nie wiedzą, albo jest to celowo niepublikowane ludziom. Tam po prostu planeta była kiedyś. I czego ludzie nie wiedzą, to planeta typu ta, co kiedyś tam była, typu Mars, typu Ziemia, na przykład Księżyc nawet. To są planety, które są puste w środku. Nie wiem, czy to jest to ukrywane przed ludźmi celowo, ale prawdopodobnie tak. Ponieważ nawet Trzecia Rzesza prowadziła badania tego, co jest w środku w kuli ziemskiej. Tak, organizowano wyprawy i tak dalej na Antarktydę. Ale do czego dążę? Do tego dążę, że jeżeli weźmiemy tutaj to, że planeta jest w środku pusta, to te okruchy idealnie odpowiadają po prostu budowie planety. I tak w rzeczywistości jest. Tam istniała planeta, nazywana przez niektóre źródła jako Maltek lub jako Fateon. Tam istniała po prostu planeta, tam istniała cywilizacja, której pozostałości są dzisiaj na naszej planecie, ale po prostu ta planeta uległa zniszczeniu przez po prostu wybuch nuklearny. Kontynuuję, ponieważ przepraszam, tego nie miałem akurat mówić, ale kontynuuję.
tutaj powiedziałem, wracając do cywilizacji, to ta właśnie cywilizacja Atlantów zaszła bardzo daleko, ale sprzeniewierzyła marginalnie moc, jaką dostała od Boga i doprowadziła do samounicestwienia. I podam tu przykład. Otóż w tamtych czasach prowadzono różne eksperymenty, na przykład wpędzając duszę człowieka do ciała zwierzęcia lub prowadząc różne wymyślne praktyki, gdzie łączono ciało zwierzęcia z ciałem człowieka. Efektem i pozostałością tych barbarzyńskich eksperymentów jest to, iż do naszych czasów zachowało się zwierzę, które posiada ludzkie organy i jest nią świnia. Jakkolwiek komuś się to może wydawać fantastyczne, to niech racjonalnie wytłumaczy, dlaczego akurat to zwierzę ma identyczne organy z ludzkimi. Wszystkich niedowiarków zapewniam, iż jest to pozostałość po eksperymentach naukowców z Atlantydy, która dotrwała do naszych czasów. Inna rzecz, opisywane w mitologiach zjawiska jak cyklop, centaur, minotaur i inne, to nie są bajkowe opowieści, ale opis produktów w postaci półludzkiej, półzwierzęcej z atlantyckich laboratoriów. Takich wytworów używano na przykład do niewolniczej pracy, udziału w wojnach czy rozrywki. A przy tym złamano fundamentalne Boże prawa i wszystko to zakończyło się ogromnym kataklizmem 10 tysięcy lat temu. Istotną kwestią jest cywilizacja Egiptu, jako iż ona była potomkiem Atlantów. Datowanie budowli takich jak piramidy czy na przykład Sfinks jest błędne. W rzeczywistości budowle te podawane jest to po prostu w internecie jako, że one powstały 2,5 tysiąca lat przed naszą erą, ale te budowle powstały w czasach Atlantów. I wtedy, tu podaję przykład tylko, i wtedy już w tych czasach Atlantów, bo oni mieli ogromną po prostu, ogromnie rozwiniętą cywilizację, ale rozwiniętą w inny sposób niż nasza obecna, tak? I oni wtedy, na przykład przy pomocy specjalnych wzmacniaczy fal antygrawitacyjnych, przenosili po prostu ogromne bloki, ogromne skalne bloki, potrzebne do budowy piramid. Co dziś oczywiście to trudno tak wyjaśnić, jak oni to po prostu transportowali. A to było po prostu przy pomocy tych wzmacniaczy fal można było po prostu unieść jakkolwiek ciężki po prostu obiekt i umieścić go w dowolnym po prostu miejscu. Sama budowa Sfinksa, co jest istotne, nie jest taką, jaką ona była pierwotnie, ponieważ posiadała początkowo głowę lwa. Mówię tu oczywiście o Sfinksie, jeszcze raz powtórzę. Dopiero w późniejszych wiekach przekuto ją na wizerunek jednego z władców Egiptu. I tu, jeżeli wejdziecie sobie w internet, to proszę obejrzeć sobie kilka zdjęć Sfinksa i zobaczycie sami, że głowa Sfinksa jest niesamowicie mało proporcjonalna, jest małą głową, mało proporcjonalna do reszty ciała. Łapy, cały tułów jest ogromny, a głowa jest bardzo mała. I tutaj macie odpowiedź, dlaczego ona jest taka, ponieważ ją po prostu przekuto później. Cały kompleks w Gizie jest gigantyczną mapą nieba, wzniesioną około 10500 roku przed naszą erą. Sam Sfinks stanowił zaś odwzorowanie gwiazdozbioru lwa. Tu muszę coś dodać. Otóż amerykański jasnowidz Edgar Cayce utrzymywał, że pod Sfinksem znajduje się podziemna komnata Atlantów, w której ukryta została tajemna wiedza tej cywilizacji. I tutaj zatrzymamy się na chwilę. Faktycznie, przed wielkim kataklizmem, który zniszczył Atlantydę, mędrcy, którzy wiedzieli, że ich cywilizacja brnie do zagłady, postanowili pozostawić wiedzę dla potomnych i ukryli ją dla następnych pokoleń, ale takich, które będą potrafiły zrobić z niej dobry pożytek. Wspomniana komnata zapisków nie znajduje się pod Sfinksem, co zresztą było już zweryfikowane w dawnych latach, gdyż cały kompleks został już zbadany.
i to bardzo gruntownie. I nic takiego nie odnaleziono. Komnata zapisków znajduje się w zupełnie innym miejscu, które jest naturalne i niewielu mogłoby pomyśleć, iż coś w tej danej lokalizacji może się znajdować. W okolicach komnaty znajduje się kompleks tuneli, a wejście do nich jest dobrze zakryte. W okolicach obiektu znajduje się labirynt, gdzie w jego pobliżu, pod grubą warstwą piasku, znajdują się groby 12 królów, o których pisał Herodot, i dotychczas pozostają nienaruszone wraz z wielkimi skarbami w środku. Oświadczam, iż miałem wizję, która została już przed chwilą tutaj częściowo opisana, a zawiera ona dokładne miejsce, gdzie znajduje się ta komnata, wraz z całym kompleksem i grobowcami. Prace w tym miejscu w celu ujawnienia światu tajemnej wiedzy zostaną przeprowadzone dopiero w nowej erze, po 3 dniach ciemności. Błędnym byłoby działanie w tym obszarze teraz, gdyż jest wysoce prawdopodobne, że takie prace byłyby zakłócone przez rząd, który kontroluje świat. I nie miałoby to najmniejszego sensu, ponieważ teraz musimy zająć się innymi sprawami, jak ocalenie jak największej ludzi przed tą globalną wojną i kataklizmami. Dlatego, jako zapowiadany namaszczony z Polski, wskrzesiciel narodu, oświadczam, iż moim zadaniem jest teraz organizacja i przygotowanie ludzi do tych apokaliptycznych wydarzeń. Mam wizję, co muszę wykonać, o czym już mówiłem. Otóż potrzebujemy zbudować grupę ludzi ratowników, którzy będą działać podczas wojny, jak i w późniejszym czasie, gdzie świat ogarną kataklizmy. Potrzebujemy bardzo, bardzo duże środki na organizację pomocy humanitarnej. Dla tych, którzy będą jej potrzebować, będziemy przygotowywać konwoje ratunkowe, lecz to wiąże się z ogromnymi kosztami. Więc proszę w imię Boże, jako zapowiadany anioł pokoju, o wielkie, pospolite ruszenie i pomoc finansową, byśmy mogli zbudować sztab kryzysowy, złożony z ochotników, którzy będą chcieli ratować innych podczas tych dramatycznych wydarzeń. Potrzeby są bardzo duże. Potrzebujemy środków na zakup żywności, środków higienicznych dla ludzi po powodziach i w zalanych terenach. Potrzebujemy pontonów ratunkowych i transportu do nich. Potrzebujemy kaski i maski na twarz dla osób, które będą przeczesywać gruzowiska. Potrzebujemy kamizelki ratunkowe dla ewakuowanych osób. Potrzebujemy jakiekolwiek środki transportu, aby wozić żywność w pomocy humanitarnej. Potrzeby są duże i apeluję do ludzi na całym świecie, gdyż nasz sztab ratowników będzie działał nie tylko w Polsce, ale i innych krajach. Organizowaliśmy wiele konwojów humanitarnych na Ukrainę, w tym do zalanego przez powódź Chersonia, i wiem, jak takie wyjazdy powinny wyglądać. Apeluję do was, dobrzy ludzie, na ostatnie dni przed tą wielką wojną i kryzysem finansowym, gdzie możemy jeszcze przygotować taką pomoc, zakupić coś do ratowania innych. Proszę, pomóżcie. Później będzie za późno. Pieniądze stracą wartość, nie będą w stanie i nie będę w stanie zorganizować takiej tutaj pomocy. Są to moje ostatnie wołania o taką formę wsparcia, w nadziei w tej naszej zbiórce na działania Boże, które widzicie od wielu lat, jak je prowadzę. Wznoszę krzyk do nieba o dokonanie się cudu, bym miał narzędzia do działania. Informacje, jak można pomóc, znajdziecie na końcu tego nagrania, jak również w jego opisie. Błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Namaszczony z Polski, Łukasz Andryszczak.